całe dziecięce życie chciałem cię poznać, Mikołaju. I nigdy mi się nie udało, a teraz proszę, siedzę ci na kolankach w środku nocy. Gnieciesz mi jądra. Przepraszam, to z miłości do ciebie. Mikołaju, a dlaczego pachniesz alkoholem? Miałem sprzeczkę z panią Mikołajową. A o co? Puściła się z elfem. Tylko z jednym? To jeszcze nie zbrodnia. Z jednym, ale czarnym. Uwiódł ją swoimi wielkimi uszami. No, uszami, nie uszami. Taki mały, taki duży, no, rozumiesz, nie? Nie rozumiem. A ile masz lat, że nie wiesz, synku? Ja? Nie, Jakub. W tym roku 30,5. To nie będę cię uświadamiał. Niech to zrobi mamusia. A propos, masz tu jakiś alkohol? A co to ma wspólnego, mamusia i alkohol? A, co to ma wspólnego, mamusia i alkohol? Patrząc na ciebie, to twoja mamusia ma więcej wspólnego z alkoholem niż myślisz. Święty Mikołaju, chyba zdajesz sobie sprawę jako osoba święta. Alkohol nie jest wyjściem z sytuacji. No, nawet święty może mieć kryzys. To dlatego dostałem zamek rycerzy Lego zamiast fortu westernowego, który chciałem. Kiedy to było? W zeszłym roku. Co poradzić? Priorytety? Myślałem, że dzieci są dla ciebie najważniejszym priorytetem. Czasami, żeby wytrzymać z dziećmi, ważniejsza jest butelka Johnny Walkera. A Mikołaju, dlaczego masz taką sztuczną brodę? A zapytałeś matki, dlaczego ma takie sztuczne cycki? A Mikołaju, co dostanę w tym roku pod choinkę? Może chcesz panią Mikołajową? Mi już nie jest potrzebna zdradziecka dziura jedna. A nie jest przypadkiem dla mnie taka za stara? Bardziej niż wiekiem, ja bym się martwił jej długimi wąsami. Ja chyba nie lubię dziewczynek z zarostem. Wąsate kobiety są bardzo namiętne. Polecam, święty Mikołaj. Jednak bym chciał coś innego, Mikołaju. To co chcesz w takim razie? W sumie to nie wiem. Wszystko już mam. Może dlatego, że masz 30 lat i sam możesz sobie wszystko kupić? Co to za dyskryminacja? Też chcę prezenty pod choinkę. Chce pan odebrać magię świąt dzisiejszym 30-latkom? W dzisiejszych czasach nie wolno tak mówić. W zasadzie to już niczego nie wolno powiedzieć w dzisiejszych czasach, żeby się ktoś nie obraził. Więc jak Mikołaj nie zmieni swojego postępowania, to podam Mikołaja do Trybunału w Strasburgu. Pewnie się mogę. Szybko się... Maskuję. No już. Jeden bączek malutki. Mikołajski. To co chciałbyś dostać pod choinkę, chłopczyku? Streszczaj się do cholery. Co teraz dzieci dostają pod choinkę? Nie wiem. Mefedron? Nie. Takie czasy teraz. Mefedron. Tabletkę dzień po, spirytus, albo gorzej, abonament na Netflixa. O tym marzą teraz dzieci. Naprawdę? Tak się teraz porobiło. Paranoja. Nie wystarczają normalne prezenty. Gdzie te czasy, kiedy dzieci chciały PlayStation, komputer albo rower? Gdzie te czasy, kiedy chciały zwykłego konika na bieguna. Ludzie zapomnieli, na czym polegają święta już dawno temu. Spotkanie z rodziną. Duch świąt po prostu. Obdarowywanie gestem, a nie czymś tam, no, materialnym. To smutne, święty Mikołaju. A, dlatego teraz wolę wódkę i seks z panią Mikołajową młodszą. To pani Mikołajowa ma siostrę? Ma. Jak się okazuje, nie jedną. Całe szczęście. A może jest jakaś w moim wieku? To taki prezent to bym chciał.
Oj tak. Jest. Święty Mikołaj się rozmnaża.